Podcast Patrzymy Szerzej, odcinek 25. Dzisiaj porozmawiamy o zmianie pracy i o tym, jak to ugryźć. Witamy serdecznie w podcaście Patrzymy Szerzej. Przy mikrofonie Oskar Rek, Szymon Pieczyński, Rafał Pawlus. To jest audycja, w której rozmawiamy o szeroko pojętym biznesie, rozwoju osobistym, organizacji czasu i pracy oraz o lifestyle'u. Tego podcastu możecie posłuchać w iTunes, na Stitcherze oraz na YouTubie. Dzisiaj porozmawiamy o zmianie pracy. No to teraz podzielimy się na dwie grupy. Ja z Oskarem. Ja z Oskarem. Musimy sobie karteczki napisać. Dokładnie. Właśnie zastanawiałem się, ale to ja z Oskarem wcielimy się w osoby po stronie pracowników, a Szymon wcieli się w rolę pracodawcy. Czyli nie stanie w roli adwokata diabła, tak naprawdę. Rzeczego kapitalisty. Kapitalisty. No i teraz odpowiedzmy sobie na pierwsze pytanie. Jak powiedział Jeff Daniels w pierwszym odcinku serialu Newsroom, który polecam, pierwszym etapem do rozwiązania problemu jest stwierdzenie, że on jest. Mhm. Czyli pojawiamy się w takim etapie swojego życia, że w naszej głowie pojawia się myśl, chcę zmienić pracę. I nie wiemy skąd. Nie wiemy skąd. No i teraz musimy sobie to umotywować. No i popatrzmy teraz na to, Oskar, z perspektywy nas, pracowników, no tak, załóżmy, bo nimi jesteśmy. No to co chcemy zrobić? Czyli pojawia mi się myśl, idę sobie przez halę produkcyjną, idę sobie przez biuro, tada, chcę zmienić pracę. Nagle nam się taka myśl pojawia, nie w głowie. No dokładnie. I teraz musimy się zastanowić, skąd to się w ogóle wzięło tak naprawdę i przemyśleć. I pytanie, czy ta pierwsza myśl, która się u nas pojawia, to jest ta faktyczna myśl, która powoduje, że tą pracę chcemy zmienić. Ja właśnie to pociągnę, bo zobacz, możemy pójść w dwóch kierunkach. Albo możemy stwierdzić, że chcę zmienić pracę i zacząć od razu działanie. Czyli okej, dobra, idę do szefa, mówię, że mam w dupie tą robotę i zaczynam szukać pracy. Albo pójść w drugą stronę i się zastanowić, co mnie zaczęło motywować do tego, że ja myślę o zmianie pracy. I to drugie podejście jest słuszne, bo jeżeli my nie przemyślimy nawet, dlaczego chcemy zmienić tę pracę, to może się okazać, że my zmienimy tę pracę, a problemy pozostaną. Że trafimy po prostu z deszczu pod rynnę. Że byliśmy w pracy, byliśmy nieszczęśliwi, przechodzimy do innej pracy i nagle dalej jesteśmy nieszczęśliwi. I myśl powiedzenia, że zakładamy, że trawnik u sąsiada jest bardziej zielony niż u nas, a nieprawda, wcale nie jest. No masz rację, to jest tak, że pojawia się u nas jakaś myśl, chcę zmienić tą pracę, bo pieniądze, bo atmosfera w pracy, bo znajomi nasi odeszli, bo projekt, w którym pracuję, nie jest tak naprawdę dobry. Ale teraz co my robimy z tym problemem, który u nas się pojawia w głowie? Bo to jest naprawdę odpowiedzenie sobie na pytanie, okej, to już wiem, że mi się tu nie podoba i teraz co ja z tym zrobię? No i musimy się nad tym zastanowić i rozpisać sobie najlepiej zyski i straty, stwierdzając, jeżeli zostanę w pracy, to wtedy co stracę albo co zyskam, jeżeli zostanę w pracy. I tak samo, jeżeli będę zmieniał tą pracę, no to w tym momencie co się stanie, jakie będę miał korzyści, jakie będę miał minusy. No a dlaczego to takie ważne? Dlaczego to takie ważne? No. No bo chodzi o twoje życie. No ale okej, no ale nie rozumiem. Siedzę sobie i piszę zyski i straty. A będę mieć 500 zł więcej. No tak, no bo zawsze masz jakiś koszt, jeżeli chcesz zmienić pracę. Jeżeli kwestią jest to, że chcesz zmienić pracę z punktu widzenia finansowego, no to teraz pytanie, ile może dostać podwyżki w innej pracy. Ale sama zmiana pracy też jest jakimś kosztem. W sensie dla ciebie, bo to może być kwestia dojazdów do pracy, przygotowania się, do szkolenia. Zależy o jakiej branży mówimy. Okej, ale po co? Po co robię ten rachunek? Żeby pomóc sobie odpowiedzieć na pytanie, czy powód, który mi się pojawił w głowie, jest powodem, który jest warty w ogóle zmiany pracy. Więc Rafał, jakby najważniejsza rzecz, że zobacz, musisz sobie po prostu zadać pytanie i zdać sprawę z tego, skąd się to wzięło w twojej głowie. Tak najprostszym językiem mówiąc. Musisz sobie zdać sprawę, dlaczego ty chcesz zmienić tę pracę. Bo to nie jest tak, że ty się budzisz nagle jakiegoś dnia i nagle masz w głowie myśl i zaczynasz to robić. To się skądś musiało wziąć. Więc trzeba sobie przemyśleć, dlaczego ja chcę zmienić tę pracę. Czy nie pasują mi zarobki? Czy wkurza mnie szef? Czy to jest moja wina, czy ja nie przerzucam tej odpowiedzialności na kogoś, bo my mamy to w tej naszej naturze, że okej, my chcemy zmienić pracę i zaczynamy przerzucać odpowiedzialność, bo szef jest niedobry, bo praca jest do dupy, bo mi się nie podoba, bo za długo dojeżdżam. Ale czy można coś zmienić? Więc dla mnie tym pierwszym etapem to jest właśnie zatrzymanie się i zrobienie takiego podsumowania. Okej, to analiza kosztów też może wejść do tego, ale to jest znacznie szersze. Tu po prostu sobie trzeba zadać pytanie dlaczego? I my na szkoleniach stosujemy jedną metodę 5 razy dlaczego, tak? 5
10 razy why. I tutaj bez problemu można to też zadać, tak? Drążyć, zejść do tego, tej pierwotnej emocji, pierwotnego triggera, który wyzwolił w nas to, że my chcemy zmienić rzeczywiście tą pracę. No, szczególnie, że trzeba tu pójść głębiej, bo niejednokrotnie chęć zmiany pracy nie jest wynikiem tylko warunków pracy, tylko naszego życia osobistego. Jesteśmy nieszczęśliwi albo coś innego się dzieje, nad czym nie mamy takiej pełnej kontroli, a nad pracą i nad miejscem mamy, tak? I wtedy to, dlaczego takie pytania ci tutaj agresywne stawiałem, po to, żeby wybrzmiało, że z mojego doświadczenia wynika, że nie zawsze, ale zdarza się, że pracownicy niepowodzenia na innych polach przerzucają na garb pracy i próbują jakby tym sobie zrekompensować niedoskonałości w innych obszarach swojego życia, tak? Czyli jestem wkurzony na to, że nie układa mi się rodzinnie, na to, że nie spełniam swoich, nie wiem, pasji i tak dalej, no to ta praca mi to blokuje, tak? Zmienię pracę, będzie rewelacja. Będzie lepiej. I do czego zmierzam? Że taki skrót myślowy może implikować bardzo negatywnymi zmianami w naszym życiu, bo jeśli sobie nie odpowiemy, co jest prawdziwą przyczyną i chęcią zmiany pracy, to nie zdiagnozujemy sobie tych pól, co ta nowa praca ma nam dać, żebyśmy byli szczęśliwi. I tak jak Oskar już parę zdań wcześniej powiedziałeś, trafiamy z deszczu pod rynnę, bo zmieniamy środowisko, w którym już jesteśmy w jakiś sposób zaprzyjaźnieni, które jest znane. Idziemy do nowego, to jest już wiadomo, że znowu trzeba jakiś ten proces asymilacji przejść i przystosowania. To jest znowu uciążliwe. I może się okazać, że wcześniej, okej, szef nas wkurzał, ale ten szef być może miał masę plusów, których nie widzieliśmy teraz, a ten nowy już jest jeszcze gorszy, tak? Mimo tego, że okej, wydawało nam się, że bo, nie wiem, zarabiamy źle, nie? A się okazuje, że dalej jesteśmy tak samo nieszczęśliwi i tak samo nieproduktywni. Dokładnie. I tak samo jest beznadziejnie jak wcześniej. Więc to, co ja chciałem powiedzieć, to, że dobrze jest zdiagnozować, w jakim etapie swojego życia w ogóle jesteśmy. I to się odnosi zarówno do milenialsów, do których się tak często mówi, że oni co 3 lata czy co 2 lata zmieniają pracę, bo tak chcą. I nawet do starszego pokolenia, którzy szanują pracę i mają w głowie coś takiego, że nie wolno odejść od pracodawcy, który już dał nam pracę, tylko po prostu on tu może nas tylko zwolnić, tak? Więc nie jest źle zmienić, jeśli czujemy, że to nie jest miejsce dla nas, albo że daliśmy już wszystko, co mogliśmy dać do tego miejsca i już nic więcej od siebie nie wniesiemy. Dokładnie. To nawet dla pracodawcy to też jest dobrze, tak? Bo wiadomo, że pracodawca może tego nie zauważyć, może nie skalkulować, to też jest jakieś przywiązanie, też wiadomo koszty i tak dalej dla pracodawcy, że nie chce kogoś zwolnić, bo przystosowanie nowej osoby to jest proces uciążliwy. Ale czasem uwolnienie, tak to nazwę nawet, górnolotnie uwolnienie tej osoby i pozwolenie jej pójście dalej jest zdrowe dla wszystkich, tak? Dla zespołu, dla firmy i dla tego pracownika. Tylko żeby to wynikało z takiej, tak jak powiedziałeś, Rafał, rachunku zysków i strat, ale z rachunku, co powoduje, że myślę o zmianie pracy. Tak, są dwie rzeczy, które są w ogóle dla mnie kluczowe w całej tej wypowiedzi. Mianowicie, jak się pojawia nam myśl, że chcemy zmienić pracę, to ja ją podzielę na to, na pozytywne i negatywne aspekty. Bo albo chcę zmienić pracę, bo jest faktycznie problem. I tutaj Szymon stwierdził, że te problemy mogą być jakieś prywatne, albo może faktycznie mogą być problemami wynikającymi ewidentnie z pracy. I teraz dla mnie zrobienie sobie zysków i strat to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, jak bardzo ja sobie mogę poradzić z tym problemem w pracy. Czyli zmierzenie się z nimi, stwierdzenie, jeżeli to są pieniądze, to po prostu pójście i porozmawianie, że potrzebuję podwyżki. Jeżeli jest to projekt, to może zmiana projektu, ale może coś w projekcie można trzeba zmienić, bo to jest kwestia procesu, organizacji, może ludzie, a może faktycznie w firmie są inne projekty. Czy to jest kwestia ludzi, może trzeba z nimi po prostu porozmawiać, a może da się jakoś zmienić ekipę albo zmienić sobie coś w swoim zachowaniu. I to jest odpowiedzenie sobie na takie tematy, co ja mogę zrobić z problemami, które się u mnie pojawiają, które powodują, że ja chcę tą pracę zmienić. No i potem mamy inne powody, które powodują, że chcemy zmienić pracę. Ja je nazywam takimi plusami. To, że właśnie otworzyła się jakaś filia firmie i gdzieś widzimy jakąś naprawdę dużą korzyść dla nas. My lubimy naszą pracę. My nie mamy w niej żadnych problemów, ale pojawia się dla nas jakieś okienko, okazja i stwierdzamy, no dobrze, no i teraz jestem twoim pracownikiem, przychodzę do ciebie, Szymon, i mówię, wiesz co, ja uwielbiam tą pracę. Ja naprawdę ją lubię, spędzam tutaj więcej niż 8 godzin. Nie dlatego, że mi każesz, przecież, no, ale po prostu ją lubię. Ale wiesz co, naprawdę widzę tam, że ja się rozwinę w innej firmie. I super, i po prostu z tego powodu chcę zmienić pracę. I w ogóle nie chodzi o pieniądze. Może tam będę zarabiał mniej, może będę robił tam więcej godzin, może w ogóle będę dojeżdżał godzinę, ale widzę, że chcę zmienić pracę, bo to będzie dla mnie ważne. Więc chodzi mi o to, żeby się zastanowić, czy mamy problem, który powoduje, że nam jest źle i chcemy tam zmienić pracę. I czy najpierw zastanowić się tym, kurczę, rozwiąż to.
Popatrz na to, co możesz z tym zrobić. Bo naprawdę jesteśmy takim pokoleniem, co nie rozwiązuje tych problemów. Po prostu ucieka od nich. Tak, właśnie ja teraz chcę... Oj, to mi pięknie przekazałeś pałeczkę. To się cieszę, to tak zamknąłeś. Więc ja teraz pociągnę. Tak, my jesteśmy właśnie takim pokoleniem i ogólnie bardziej nawet nie jesteśmy takim pokoleniem, bo nie mówmy tylko o sobie, ale żyjemy w takich czasach, gdzie coś jest zepsute, to wymieniamy. Nie naprawiamy. Wcześniej przed rozmową rozmawialiśmy o szewcu. Jak nam się teraz psują buty, nie idziemy do szewca, idziemy kupić nowe najczęściej. I tak to wygląda, czyli takie jednorazówki. I z pracą jest podobnie. Nie podoba nam się praca, nie staramy się zmienić tego miejsca pracy w taki sposób, żeby je dostosować do siebie, tylko zmienimy je całkiem. I to jest to. Może rozwiązanie jest lepsze. Zmiana pracy nie jest najlepszym rozwiązaniem, tylko lepiej jest zmienić tą pracę wewnątrz, czyli właśnie porozmawiać z szefem, zmienić ten projekt, sprawdzić, co może się innego tutaj podziać. Więc ta asertywność też od nas wychodzi, bo to nie możemy ze sobą prowadzić takiego monologu, że w głowie, okej, nie pójdę do szefa, bo powie mi nie, że nie dostanę podwyżki, albo nie pójdę do kogoś tam, bo powie mi nie. I my się tak sami zaczynamy ze sobą tłumaczyć, a nawet nie spróbujemy, więc nie ma żadnego działania nawet, nie? No okej, ale jak się nie da? Jak jesteś w... Jak dochodzisz do ściany, nie? Jak jesteś w wielkiej korporacji i wiesz, że pójdziesz do menedżera szczebel wyżej, on ci powie, no tak, Oskarku, coś zrobimy z tym i się nic nie zmienia. Szymon, ja to teraz jakby pociągnę temat, bo szkoliliśmy ludzi, którzy byli w korporacjach. Ja sam pracowałem w korporacji i mogę śmiało powiedzieć, że nawet w korporacji, nawet w największych korporacjach da się coś zmienić. Właśnie to jest to, że prowadzenie takiego monologu w głowie powoduje masę problemów, bo nigdy się nie zderzysz z tą rzeczywistością. Ile razy sam sobie tłumaczysz, że masz teraz słuchawki na głowie i teraz jest tak, a to może kupię te słuchawki, bo są lepsze, ale mam jeszcze stare i w sumie działają, ale te lepsze, ale te drugie będą lepsze i będę lepiej słyszał, ale te w sumie są okej i nie wydam pieniędzy, to może coś kupię za to, może jakiś jeden. I zaczynasz prowadzić sam monolog ze sobą i w sumie nie rozwiązujesz tego problemu. Stwierdzasz, no ale dobra, Oskar, ale zobacz, my siedzimy w open space'ie, taka jest kultura organizacyjna w naszej korporacji i co, mam iść do szefa i powiedzieć, ej stary, ja chcę mieć osobne biuro? No nie, ale może... Nie, ale możesz obudować to boksem. Dokładnie. No ale to on ci powie, że nie ma pieniędzy na to teraz. Wszyscy są zadowoleni, tylko ty nie chcesz, tylko ty. Marcin. No to możesz to rozwiązać w jeszcze inny sposób. No to słuchaj, masz tego boksa, to możesz stwierdzić, to może ja sam sobie tego boksa kupię. Albo dajesz mu słuchawki, które mają dobre wyciszenie. Nie. No okej, no dobra. Chodzi mi o to, żebyśmy nie byli tacy hiperoptymistyczni, bo my czasami z tym, co mówimy, że to wszystko jest takie łatwe, kolorowe i to życie jest takie po prostu just like that, że się przemyślimy, zanalizujemy i wow, eureka, po prostu już wiemy, co z naszym życiem zrobić i jesteśmy przeszczęśliwi, w ogóle żygamy tęczą i wszyscy będą robić to, co powiedzieliśmy. Nie jest zawsze. Nie jest tak, więc zdajmy sobie sprawę, że jest ta druga strona medalu i może nasi słuchacze w jakiejś części pracują w środowisku, w którym wiedzą, że nic nie jest nie do zmiany. Więc jako pracodawca czasem wiem, że ktoś przyjdzie i ci powie, że nie wiem, chciałby to i to, bo mu to komfort pracy tego, a ty wiesz, że nie ma na to teraz środków, nie możemy sobie na to teraz pozwolić i musisz tej osobie powiedzieć nie. Więc też w zależności jak to nie też powiesz, tak? Więc moją intencją jest to, żeby zdać sobie sprawę, czy te czynniki są w środku firmy, czy na zewnątrz. Jeśli są w środku firmy, to oczywiście można coś z nimi spróbować zrobić, tak? Bo jestem orędownikiem, żeby pójść do szefa, czy do pójść przełożonego i porozmawiać. I żeby nawet razem, tylko teraz pytanie, czy ten przełożony ma kompetencje do tego, żeby słuchać, bo wyobrażam sobie jakąś wielką hutę, gdzie po prostu pan brygadzista ma w głębokim poważaniu, co my uważamy o tej zmianie, czy o poziomie pyłu na hali produkcyjnej. Ale to jakby to jest nam nasza szybka odpowiedź, tak? Idziemy, rozmawiamy i z drugiej strony jest ściana, no to mamy feedback, że okej, no to czas na zmiany. Czyli jednak muszę zmienić pracę. Tak, nie? Więc takie sytuacje też się zdarzają, tak? Tak. Więc miejmy tego świadomość, tylko bądźmy rozsądni w tym, co robimy, żebyśmy wyczerpali wszystkie możliwości wewnętrzne w tym stanie zastanym, czyli jesteśmy w stanie wymodelować tą pracę pod nas w jakimś zakresie, tak? Czyli że możemy te warunki zmienić, możemy wpłynąć na, nie wiem, nasz sprzęt, na jakim pracujemy, albo na godziny, no cokolwiek. Jeśli się nie da, a wiemy, że to dla nas jest ważne i nie ma nic innego w życiu, nie wpływa na to, że tak czujemy, że musimy zmienić pracę, no to wtedy zastanówmy się i zacznijmy szukać. No to dobrze, no to jesteśmy w takim momencie, że jestem tym pracownikiem. Stwierdziłem, że mamy problemy wewnątrz firmy. Poszedłem do swojego przełożonego. Stwierdziliśmy, że się nic nie da z tym zrobić. Ściana.
ściana. Po prostu się nie da z tym zrobić. To wiemy, że mi się nie podoba. To jeszcze parę minut temu mówiłeś o takim bardzo fajnym elemencie. Tak, już wiemy, że nic się nie da zrobić i będziemy tą pracę zmieniali, to żebyśmy sobie określili teraz to, co chcemy osiągnąć z następnej pracy. W sensie wiemy, co nam się nie podobało, ale pytanie, czy to jest jeden, tylko co nam się nie podobało, chcemy poprawić w następnej pracy, tylko co chcemy wyciągnąć więcej. I możemy płynnie przejść do tego, skoro już określiliśmy sobie, że jakie mamy powody zmiany pracy, czyli zewnętrzne, wewnętrzne i że jak mamy, są to problemy głównie wewnętrzne i idziemy i staramy się je rozwiązać. Jak się nam uda rozwiązać, to jest pewnie duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy przynajmniej przez jakiś czas. Jeżeli nam się nie uda ich rozwiązać, to teraz podchodzimy do działania, czyli robimy sobie listę rzeczy, to jak ja chcę, żeby moja następna praca wyglądała, jak ja chcę, żeby następny okres czy N okres czasu po prostu wyglądał mojego życia, gdzie ja chcę być, z jakimi ludźmi, w jakich zarobkach, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. No i teraz musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, to tak naprawdę, czy chcemy robić to szybko, powoli, w jaki sposób? Uh-huh. I zakładam, że Oskar może mi tutaj pomoże w tym temacie. Więc moim zdaniem może właśnie wyjść to w taki sposób, że no szybko. Jeżeli jest w pracy bardzo źle, a się, nie oszukujmy się, tak jak Szymon powiedziałeś, nie bądźmy hiperoptymistami, nie zawsze się da wolno zmienić pracę, tak? Że się przygotujemy, my zaraz będziemy mówić o tym wolnym zmienieniu pracy, że możemy się przygotować. Czasem w firmie jest tak beznadziejnie i my się tak źle czujemy psychicznie albo fizycznie, jesteśmy tak wymęczeni. Ja sam pracowałem w takiej firmie, w której byłem tak psychicznie zmęczony, że nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby powoli tą pracę zmienić, tak? Że siadłem, pomyślałem. Ja wiedziałem, że ja miałem w głowie jedną prostą myśl. Ja muszę zmienić pracę albo muszę się stąd zwolnić, bo za 2 tygodnie oszaleję. I koniec, kropka. I to jest dla was, słuchaczy, jeżeli macie takie myśli, jak ja wtedy miałem, to jest dla was konkretny sygnał, że trzeba tą zmianę zrobić szybko. No bo jeżeli ty czujesz, że nie wytrzymasz 2 tygodni albo miesiąca i nie możesz się przygotować do tej zmiany, no to trzeba to zrobić szybko, bo możesz po prostu ucierpieć. Ale jeżeli masz pracę, w której czujesz, że coś jest nie tak, okej, poszedłeś do tego szefa, zderzyłeś się z tą ścianą, albo tak jak Szymon powiedział, że stwierdziliście razem, że słuchaj, no nie wiem, nie mogę ci kupić nowego komputera, nie wiem, nie mamy teraz środków, ty stwierdziłeś, że nie wiem, go potrzebujesz. No nie porozumieliście się, ale możesz dalej pracować. To rozwiązanie takie powolne i znalezienie i zrobienie tego wszystkiego profesjonalnie i tak jak trzeba, no jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Więc te szybkie zmienianie pracy czasem jest uzasadnione, ale moim zdaniem w większości przypadków da się to zrobić po prostu powoli. Po prostu roztropnie też, tak. Bardzo, bo w trakcie tego okresu, kiedy poszukujemy pracę, no to może się u nas coś zmienić. To, że ten komputer się nie pojawił, to on może się pojawić po prostu w trakcie 2-miesięcznego poszukiwania pracy. No. Jeżeli nie mamy tego musu, że musimy ją zmienić, no to naprawdę zróbmy to dobrze, bo praca to jest 8 godzin dziennie plus dojazdy. To jest połowa naszego życia, 10 godzin pewnie z dojazdami, zależną od zależności gdzie. I to jest bardzo ważny element, żeby zrobić to dobrze. Jak pójdziesz do tej pracy, to żeby wiedział, że kurczę, w tym mi się nie podobało, to poczytajmy o tej firmie, porozmawiajmy może z ludźmi, którzy tam pracują, albo którzy tam pracowali wcześniej, jakie są warunki. I to tak jak jest przy sztuce negocjacji. Zróbmy sobie jak najwięcej batn, czyli poszukajmy sobie jak najwięcej alternatyw. To niekoniecznie musi być pierwsza firma. To tak jak z poszukiwaniem właśnie mieszkania. Nie kupuj pierwszego mieszkania, tylko obejrzyj 10. To pójdź i obejrzyj może po prostu 10 firm, do których chciałbyś pracować, bo każda ma co innego do zaoferowania. Ja powiem, jak to jest z mojej perspektywy. Dostaję dużo CV. Mhm. A może nie setki, ale dużo. Dużo, dziesiątki. A i widzę już, kiedy to poszukiwanie pracy, nawet jak ktoś już gdzieś indziej pracuje, jest takie po prostu, bo mi się znudziło albo coś innego i sobie tak wysyłam. To są te listy motywacyjne albo te zdania takie, tak naprawdę ja to widzę, że to jest kopiuj wklej, tak? Zmienione nazwa firmy w nawiasie kwadratowym, Kawa Studio, wpisane w innym co innego i niech leci, tak? To czuć. I takich ludzi zazwyczaj nawet nie zapraszam na rozmowy. Zdarzyło mi się w ostatnim czasie zatrudnić 2 osoby, które nawet nie było rekrutacji, tylko dostałem naprawdę dobrze zmotywowane maila, portfolio i CV, gdzie ktoś napisał, że dlaczego wybrał naszą agencję i były te punkty zasadne, tak? W sensie, że to rozrobiliśmy, to zrobiliśmy, to się podoba i chciałaby tworzyć taki projekt, bo widzi, że też go realizujemy i że czułaby się w tym dobrze. Wskazanie, z jakimi kompetencjami przyjdzie, tak? Czyli, że chciałabym wnieść to i to, a i chciałabym się rozwijać w tym. I potem zapraszam taką osobę na rozmowę i pytam się między innymi, dlaczego chcesz u nas pracować, dlaczego chcesz zmienić pracę, bo pracujesz gdzie indziej. I jak dostaję konkretną wiadomość,
tak? Z drugiej strony, że, czy konkretny feedback i odpowiedź, że dlatego, bo w tej obecnej nie mogę realizować się w tym i w tym, a chciałabym bardzo, chcę rozwijać takie umiejętności, widzę, że wy to robicie. Widzę to dopasowanie, to doklejenie i widzę, że ktoś odrobił pracę domową, że zastanowił się, dlaczego chce przejść do tej firmy, bo nie stać mnie jako pracodawcy na zatrudnianie osób, które po prostu coś chcą zmienić i znowu przyjdą tutaj na dwa lata albo na rok i za rok też znowu będą sobie masowo te CV wysyłać, a jest teraz rynek pracownika, więc gdzieś tam pracę znajdą i tak dalej, i tak dalej. Tak. Trzeba mi, nawet jeśli to ma być krótki epizod ten roczny, to chciałbym, żeby ta osoba przyszła, tak samo jak ja daję energię, to żeby ona dawała w drugą stronę energię, żeby to było do takie, mówię, dopasowane. Tylko tego pracodawca nie zrobi. To musi zrobić pracownik, tak, w momencie, kiedy się decyduje na zmianę pracy. Tak wyczerpałem temat. Tak, tak wyczerpałeś temat. Nie, ja się z tobą jak najbardziej zgodzę, bo sam dostawałem, jak ja prowadziłem wtedy rekrutację, to ile? Przyszło 83 CV. No to jak ty mówiłeś, też kilkadziesiąt, to ja dostałem, tylko ja nie miałem CV, nie? Ja miałem zgłoszenie, no to ja widziałem, jak ktoś to zgłoszenie wypełnił. Normalnie wypełnienie całego zgłoszenia trwało 29 minut 33 sekundy. Średnia wypełnienia. Jak ja widziałem po czasie, że ktoś wypełni to w 5, to ja wiedziałem, co to jest. Ja mogłem po czasie stwierdzić, okej, sprawdzałem każdy, ale to było dosłownie po dwóch pierwszych zdaniach, wiedziałem, dobra, już nie muszę. Tak, no ale wiecie, bo to też jest, chodzi o komfort potem ciebie jako pracownika, nie? Tak. Bo okej, ktoś się może zatrudni, bo często jest też, zgodzicie się ze mną, nawet jest tak, że jest nagle nowy projekt i potrzebujesz zasoby. Nie? I okej, ktoś się tam zgłosił, akurat dobra, wydawało się w miarę okej, przyjdzie i wiesz, tylko że ktoś się może męczyć też potem w tej pracy, tak? No bo nie wyznaje tych samych zasad, którą się w firmie ten, nie, jakby odwołuję się do mojego przykładu, bo jesteśmy specyficzną organizacją, bardzo taką zintegrowaną i turkusową, więc trzeba to lubić, a niektórzy może tego nie lubią, tak? Więc praca, ja od razu na rozmowie rekrutacyjnej też przedstawiam i też jednym z elementów weryfikacyjnym, jak ktoś podchodzi, pytam się, jakie masz pytania wobec naszej pracy, tak? Jak się tu pracuje, jakie są zasady i tak dalej, tak? Mamy już jakieś regulaminy nawet potworzone, ja też to wysyłam wcześniej, żeby ktoś miał moment, żeby przeczytać, zobaczyć, czy ja pasuję do tej organizacji, żeby właśnie nie było tego zgryzu, że ktoś postanowił zmienić pracę, bo tak wypadało według zegara, co dwa lata trzeba zmienić i szukać nowo, no to sobie rotacja, nie? I nic to nie zmieni. W jego życiu, w moim życiu, w firmie i tak dalej, i po prostu będziemy się oboje z dwóch stron męczyć. Nie, no to jest właśnie fajne, że w taki sposób do tego podchodzisz, nie? No bo w momencie, kiedy pracownik do ciebie przychodzi i nie nadaje cię na tych samych falach, to ani on się nie będzie męczył, ani ty. Tak, no ale żeby to było racjonalne, no to... No to ja nawet wam teraz tylko powiem więcej, bo wy robicie rozmowy, kiedy przychodzi potencjalny kandydat, no i siadacie z nimi, rozmawiacie. No to my poszliśmy trochę krok dalej i tego kandydata, który przychodzi pierwszą rozmowę, faktycznie jest face to face, sprawdzamy, czy się lubimy, kolokwialnie mówię, po prostu się obwąchujemy, czy pasujemy, czy nie pasujemy, to samo mówimy o kulturze organizacyjnej, bo ona jest bardzo istotna, ona jest nawet elementem kluczowym. No to ja potem zabieram takiego chłopaka, jak już wiem, że to jest mniej więcej to, tylko czy też chłopaka? Dziewczynę, no taka branża, że zazwyczaj to są mężczyźni, no i zabieram go do zespołu i wtedy pokazuję go całemu zespołowi i zespół faktycznie może z nimi porozmawiać, zespół może porozmawiać i ja zawsze się potem pytam tego zespołu. Naprawdę to tak wygląda. I wtedy oni, okej, lubię go, nie lubię, to jest pierwsze wrażenie. Ono może być mylne, może nie, bo z tym pierwszym wrażeniem różnie bywa, ale przynajmniej daje chociaż taką możliwość. To nie jest tylko i wyłącznie wtedy moja decyzja, bo... Nie wchodzi w ciemno, nie? Tak, bo obecnie w pracy, bo teraz mówimy o zatrudnieniu, nawet nie o zmianie pracy, tylko jak kogoś zatrudniamy, więc przeszliśmy na inny temat. Ale faktycznie to ten ciężar odpowiedzialności nie przychodzi tylko na ciebie, tylko wtedy przychodzi też na zespół. Okej, dobrze, to wydaje mi się, że to jest okej. My będziemy się z nim dobrze czuć, będziemy się dobrze współpracować. Wiadomo, rzeczywistość zweryfikuje. No ale przynajmniej możesz dać jakąkolwiek im szansę. W sumie taką, jaką dajesz sobie, bo ile po godzinie rozmowy będzie wiedział o człowieku? Nie za dużo. Tak naprawdę, to tylko pokaże tobie ciągła praca. Bo to jest na zasadzie, czy my sobie jesteśmy w stanie zaufać, no to czy ja ci ufam, żeby cię sprawdzić, a on czy ja ci jestem w stanie zaufać, żeby stwierdzić, że ja chcę tu pracować. Dobra, to okay, ja to... Wracajmy. Tak, no wracajmy do zmiany pracy. Ja nas natoruję i jakby tutaj przywrócę porządek. Więc doszliśmy do ściany, chcemy zmienić tę pracę. Stwierdziliśmy, że jednak nie zmieniamy tej pracy szybko, bo jednak mamy ten komfort, że możemy zrobić to wolno. Od czego zaczynamy, Rafał? Od planu działania. Nie jestem Rafał. Dokładnie. Coś robiłem. Od planu działania. No to określenie naszej sytuacji wyjściowej. Czyli czego nam tak naprawdę brakuje? O czym mówiłeś, nie? To, o czym mówiłem. Czyli brakuje nam finansów, brakuje nam możliwości rozwoju, brakuje nam szkoleń. Wypiszmy sobie, czego tak naprawdę nam brakuje, ale
co też chcemy od pracy. Bo to, co nam brakuje w obecnej pracy, to jest jedno, potem co jeszcze chcemy uzyskać więcej. No i jakie mamy tak naprawdę oczekiwania. No i później następuje element takiego poszukiwania, czyli rozglądamy się faktycznie za rynku, za firmami, które by spełniały te oczekiwania, które sobie po prostu zebraliśmy do jednego worka. No i idziemy do jednej firmy, do drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. Faktycznie i to, co teraz wypowiedzieliście, nie wiem, czy wy się ze mną zgadzacie, no. Ale nie składajmy, nie róbmy sobie... problemu z karabinu. Tak, nie róbmy sobie problemu innym, bo jak wyślemy 40 CV-ek nieprzemyślanych, to nie jest dla nikogo sensowne. Jak naprawdę masz na przykład pracę i chcesz ją zmienić, mówimy o zmianie pracy, nie o pozyskaniu nowej, tak. Pierwszej, tylko jak chcesz zmienić tą pracę, to naprawdę poczekaj, przygotuj się dobrze, może wyślij do 2-3 firm, bo pewnie nie ma aż tak dużo, które by tobie odpowiadały i zrób to dobrze, tak żeby Szymon czy Oskar nie musieli czytać tych rzeczy, a ty nie musiałbyś ich wypisywać. Ja jeszcze tylko jedną rzecz tutaj zaznaczę, zanim już będziemy mówić o tym, w jaki sposób można gdzieś tam poszukać tej pracy, jak się przygotować. Ważna rzecz, czy będziemy podchodzić do tego transparentnie, czy będziemy szukać pracy w milczeniu? Bo jeżeli jesteśmy zatrudnieni w firmie, to możemy podejść właśnie do tego dwojako. Albo możemy być transparentni, jeżeli rozmawialiśmy z tym szefem, nie doszliśmy do porozumienia, to mówimy, stary, ja chcę zmienić pracę, okej, będę pracował jeszcze 3 miesiące na przykład, tak? Tyle, ile jest okres wypowiedzenia i będę przez te 3 miesiące wypełniał swoje obowiązki należycie, przygotuję wszystko, żeby przekazać to kolejnej osobie, żebyś ty mógł znaleźć kolejną osobę na moje stanowisko. Żeby ona na przykład, nie wiem, miesiąc, żebyśmy się zazębili, żebym ja był w stanie jej przekazać wszystko. To jest podejście transparentne. Drugie podejście to jest podejście w milczeniu, tak? Że zaczynamy sobie szukać pracy, nasz pracodawca nic o tym nie wie, my sobie tą pracę szukamy i nagle się okazuje, że robimy pstryk i my zmieniamy tę robotę, nie? Więc to jest, bym powiedział, trudne, bo trzeba jednak się zdecydować na jedno rozwiązanie. Bo nie możemy być trochę transparentni, a trochę milczeć i my chcemy być fair ze swoim szefem, czy może... Mamy taką sytuację, że okej, zderzyliśmy się z tym szefem, ale w momencie, kiedy nie doszliśmy do porozumienia, ale jeżeli my mu powiemy, że chcemy zmienić pracę, to on nam powie, dobra, no to pakuj się już, nie? A my jesteśmy niegotowi kompletnie na to i moglibyśmy jeszcze przez te 2-3 miesiące pracować. No tak, ale to też wrócimy po prostu do umowy, jaką mamy, bo zazwyczaj jest okres wypowiedzenia jakikolwiek. Więc i tak musimy o tym powiedzieć. Ja uważam, że lepiej o tym powiedzieć, niż jakby milczeć i czekać, nie wiem, do ostatniego dnia i powiedzieć, że mamy miesiąc, to po prostu tylko skorzystać z tego miesiąca i sobie tam po prostu czmychnąć. Bo dla pracodawcy to jest jednak koszt. W sensie utrata pracownika to jest koszt, że musi zatrudnić nowego, przystosować, wdrożyć. Koszty rekrutacji. Tak, to jest duże. Oczywiście z perspektywy mojej nigdy nie ulegam tak zwanemu szantażowi, bo czasem to tak może odebrać pracodawca, w sensie, że przychodzę, okej, ja się zwalniam, bo nie powiedziałeś, że nie kupisz mi mojego nowego krzesła, to ja sobie znalazłem inną pracę i tam sobie idę, nie? No to ja nie ulegam takim szantażom, tak? Żeby po prostu postawiać pod bramką i uważać, że to jest fair. To nie jest fair. Fair jest, jak ktoś przyjdzie, powie, że okej, chcę zmienić pracę i miałem takie sytuacje u siebie, dlatego że... I to też jest fajne zargumentować do pracodawcy, bo było okej, robiłam to i to, w tym było fajnie, ale chcę się rozwijać, bo jakby samemu się zdiagnozowałam, że chcę się rozwijać w trochę innej branży, tak? I to miałem jedną pracownicę, która po prostu zrozumiała, że ona jednak chce iść w tym kierunku dziennikarskim, tak? I poszła do mediów. I to jest jak najbardziej w porządku i wtedy, jakby ktoś do mnie zadzwonił, się zapytał, co sądzę o tej osobie, super. Same zalety. Właśnie. I teraz, Szymon, wrócę do tego, co mówiłeś, że jesteśmy w hiperoptymistycznym świecie, żebyśmy nie byli. Właśnie nie zawsze się da. Bo właśnie nie zawsze się da zrobić to w fajny sposób i być fair z tym szefem. Bo właśnie jesteś tym pracodawcą, ja jestem pracownikiem. I miałem taką sytuację, że jakbym poszedł do szefa i okej, miałem wypowiedzenie, mogłem przez ten miesiąc pracować, ale jak ja bym to powiedział, to ten miesiąc to by był najgorszy miesiąc mojego życia. Ja to po prostu wiem, bo wiem, jak to wyglądało w innych przypadkach. I czasem się po prostu nie da, więc fajnie jest tak zrobić. Też jestem zwolennikiem tego, bo również w taki sposób to robiłem, ale czasem się też nie da. Czasem po prostu trzeba to zrobić w milczeniu, bo po prostu się nie da. Bo trzeba mieć świadomość. Bo się nie da. Tak, no bo czasem jest po prostu tak, że firma jest po prostu tragiczna. I z czasem my pracujemy w firmie, z której po prostu trzeba uciekać. Pamiętam, jak parę lat temu Pracuj.pl podzielił się statystyką, że największa liczba CV-ek spływająca w ogóle to jest w godzinach pracy. Tak naprawdę. To nie jest na weekend.
Nie, nie. Tak. Ludzie szukają pracy w pracy. Myślę, że to też jest w naszej mentalności trochę takiej polskiej. Takie coś, że my jednak... Tak mi się wydaje, że kiedyś w momencie, kiedy wiecie, mieliśmy tą komunę, byliśmy bardzo przywiązani, a teraz nastąpiło takie, nie wiem, rozwiązanie tego wszystkiego, że my jesteśmy przyzwyczajeni, nawet nie tylko my, czyli młodsze osoby, nie? Ale te starsze osoby też są przyzwyczajone do tego, że nie wiążą się z tymi pracodawcami. Ja to widzę też po swoich rodzicach. Nie ma tego. Oni się nie wiążą już z tymi pracodawcami. Ale to dobrze, że się nie wiążą. To lepiej. Nie, ale na przykład moja mama pracuje całe życie, ma 57-8 lat, całe życie pracuje w jednej firmie. Całe życie. Znaczy to jest też, wiesz, wyzwanie dla pracodawców teraz, bo ja uważam, że jeśli odchodzimy, to odchodzimy z kilku powodów, albo rzeczywiście coś się po prostu dzieje w naszym życiu i musimy zmienić, tak, wyprowadzić się do innego miasta i tak dalej, ale często odchodzimy od ludzi, że nie widzimy, nie czujemy tego związku i tej werwy, bo ludzie nas zawodzą, czy ten lider, czy ten pracodawca nas zawodzi, albo nie czujemy się spełnieni w tym, co robimy i szukamy nowych wyzwań. I to jest okej. Okay. Teraz takie odświeżenie siebie i też dla pracodawcy, dla tego miejsca w pracy też jest okej, okay, że ktoś się zmieni, ktoś przyjdzie nowy, z nową energią, z nowymi pomysłami. To, co takim wyzwaniem jest, to żeby właściwie pilotować talentami ludzi, żeby umieć ich tam ewentualnie zrotować, że widzę, że po prostu ta osoba już na tym stanowisku, na tym miejscu coś trzeba ją przemieścić, tak? I to chodzi o taśmę produkcyjną, to chodzi o branżę kreatywną, o coś innego. Okej, ktoś może być cały czas programistą, no to nie przejdzie nagle do marketingu, tak? No ale być może już wykazuje jakieś liderskie predyspozycje lub możemy go gdzieś do, nie wiem, testów jakby porozmawiać, gdzie możemy go przemieścić, żeby on jakby mógł się rozwijać dalej i miał jakieś nowe wyzwanie i trochę powiew świeżości, tak? W obrębie oczywiście jego kompetencji. Zanim rozmawialiśmy, teraz przed nagraniem, drodzy słuchacze, to też rozmawialiśmy o tym temacie, to chciałem jeszcze porozmawiać właśnie o tym takim procesowym podejściu, bo trochę już pewnie nagrywamy i pewnie będziemy zbliżać się do końca. To chodzi mi o to, że kiedy nasz pracodawca nie wie, że my szukamy pracy i że mamy jakiś problem, może poszliśmy i on nie został rozwiązany, a może w ogóle nie poszliśmy, bo jesteśmy jakąś introwertyczną osobą. Chodzi mi o takie procesowe rozwiązanie problemu z punktu widzenia pracodawcy, jak się uchronić przed takimi kosztami. I możemy liczyć na to, że faktycznie pracownik do nas przyjdzie i powie: ej, słuchaj, mam problem jakikolwiek, brakuje mi pieniędzy, żona mnie zostawiła, potrzebuję dłuższego urlopu, albo jestem chory, albo ludzie się nie dogaduje. Możemy na to liczyć, ale no to po prostu na to liczymy, w ogóle się tym nie zapewniamy jakiegoś sobie bezpieczeństwa tym, no to możemy zrobić to procesowo, na przykład robiąc regularne, kwartalne, półroczne po prostu rozmowy z pracownikiem, z którym stwierdzimy, czy tobie się podoba, jakie masz oczekiwania, żeby po prostu to było wtedy, narzucając sobie określoną rytmikę, wiedzieć, czy dany pracownik jest zadowolony, czy też nie z tego, co wykonuje. No i my się już uchronimy przed takim milczącym poszukiwaniem pracy, tak. Bo może natrafimy na ten okres, w którym właśnie on teraz mu jest źle i powiemy: ej, słuchaj, Krzysiek, nie? Czy wszystko jest okej? Okay? Potrzebujesz czegoś, powiedz, czego potrzebujesz i przejść z nim jak najwięcej tak naprawdę aspektów, bo praca to są różne aspekty, to są ludzie, z którymi się pracuje, właśnie to wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy. Przejdź sobie przez te aspekty, bo na którymś może się właśnie znajdziemy u tej osoby: aha, dobrze, to ci się nie podobało, dobra, to może to poprawmy, żeby potem nie mieć kosztów, bo strata pracownika w branżach kreatywnych, czy w ogóle w jakikolwiek obecnie, to jest bardzo duży koszt, o którym rozmawialiśmy, więc procesowo do tego podejdźmy. To, co powiedziałeś, to jest takie proaktywne nastawienie pracodawcy, nie? Że my poszukujemy w tych pracownikach, nawet nie poszukujemy problemu, tylko sprawdzamy, czy oni nie mają tych problemów. Nie czekamy, nie jesteśmy w pasywnej pozycji, że czekamy, aż oni będą z problemami do nas, tylko po prostu ich pytam. Dobra, dalej. W jaki sposób przygotować się do tej zmiany pracy? Zaczynamy od zabezpieczenia chyba, Rafał, nie? No bo mówiliśmy o zabezpieczeniu, bo ty już mi zacząłeś tutaj ciągnąć temat tego, że zaczynamy szukać, ale w momencie, kiedy zaczynamy szukać pracy, no to czy nie powinniśmy zacząć już myśleć o zabezpieczeniu, to o zabezpieczeniu finansowym? No bo nie oszukujmy się, praca ma nam przynosić kasę. Jeżeli ma nam przynosić kasę, to rzadko się zdarza tak, że przechodzimy z jednej firmy do drugiej od razu. Czasem jest ten okres przejściowy, zanim jeszcze podpiszemy umowę, to super by było, gdybyśmy mieli już nagraną drugą robotę, że przechodzimy z jednej do drugiej i nie ma problemów z tym cashflowem naszym, ale często jest tak, że jest jakaś przerwa. Miesiąc, półtora, dwa. Więc trzeba mieć tą poduszkę dokładnie na ten czas, no bo my wtedy nie będziemy mieli po prostu pieniędzy. Więc jakby to jest takie zarządzanie aktywami, już o tym rozmawiamy, że faktycznie najlepiej mieć co najmniej takie minimum miesięczne wynagrodzenie odłożone na swoim koncie, żeby mieć na opłatę w razie czego, jak nam właśnie przy zmianie pracy albo po prostu nas zwolnią i musimy nagle czegoś szukać na szybko. No najlepiej to, żeby to było półroczne.
Chciałbym wiedzieć, ile takich osób jest. Ale znamy taką książkę, która jest bardzo reklamowana, właśnie, żeby to mieć półroczne oszczędności. Okej, to tutaj co do tego jest zgoda. No, to jest do tego pierwszy zgoda. Punkt, musimy mieć zabezpieczenie, żeby nie czuć presji, tak? Bo możemy sobie zrobić pracę domową, możemy się zastanowić, co jest motywacją do tego, żeby zmienić pracę. Możemy szukać i nawet sobie wybrać firmy, ale często jest tak, że trafimy i ktoś będzie nawet zainteresowany, proces rekrutacyjny trwa. No i to okres wypowiedzenia nam się skończył. Tutaj, nie wiem, dwie firmy są najmniej zainteresowane, ale to nie teraz, jeszcze za 3 miesiące, czy tam za 3 tygodnie i tak dalej, i tak dalej. I potem my się stresujemy i łapiemy pierwszą lepsze, tak? Więc pierwszy punkt, miejmy kasę, żeby nie czuć tej presji, że musimy znaleźć szybko i pierwszą lepszą pracę bierzemy, bo zaraz nam braknie pieniędzy na czynsz. No to potem robimy rozeznanie rynku. Ja to zrobię takim samym tempem jak ty. Czy robimy rozeznanie rynku? Czyli poszukujemy dokładnie tych firm, w których chcemy pracować. No i sprawdzamy, czy w tych firmach są potrzebne jakieś kompetencje, których obecnie nie mamy. Jeżeli tych kompetencji nie mamy, to jeżeli mamy jeszcze możliwość, to faktycznie wyćwiczyć je w sobie, jeżeli to jest jakiejś certyfikacji, to zrobić sobie tą certyfikację, pouczyć się, może pójść na studia podyplomowe, pokazać, że jesteśmy chociaż tym tematem zainteresowani, bo to też daje przewagę. I to, co mówiłem trochę wcześniej, czyli zrobienie sobie alternatyw. Nie skupiać się tylko na jednej firmie, tylko zrobić sobie kilka po to, żeby można stwierdzić, jeżeli tu mi nie pójdzie, bo mnie nie chcą, to w głowie mam jeszcze 2 albo 3 inne firmy, do których mogę uderzać. No i tak naprawdę to pewnie będzie wychodziło na bieżąco. To jest aktualizacja naszej CV-ki i może nawet obecnie CV-ki, tylko faktycznie LinkedIna albo GoldenLine'a, bo to też tam coraz bardziej jest mocno rozpowszechnione, przynajmniej w niektórych branżach, bo może nie wszystkich. No i chłopaki, tu się możecie wypowiedzieć, bo wiecie, że rekruterzy obecnie sprawdzają social media, no to może popatrzenie na te social media, czy nie mamy tam jakichś dziwnych zdjęć, które by nas po prostu dyskwalifikowały na samym początku z jakiejś bardzo fajnej, sobotniej imprezy. No tak, ale to imprezy, ale też są z jakichś wieców, niewieców politycznych i tak dalej. Przekonania dokładnie. Nie? To może być problematyczne. Ale też dopasowanie, tak jak to już kilka razy podkreślaliśmy, wybór 2-3 firm, do których najpierw startujemy, zastanowienie się, z jakimi kompetencjami chcemy tam dotrzeć i jakie też mamy oczekiwania przed tą firmą, tak, bo to nie jest żaden wstyd, jakbym dostał, czy jak dostaję wiadomość, której okej, oferuję ci to i to, ale mam też takie oczekiwania, że jakby chciał, wiadomo, że to jest ładnie napisane, tak, albo czy czasem nie napisane, czy powiedziane na rozmowie, ale że chciałabym mieć możliwość, żeby się w tym rozwijać i tak dalej, to jest taka współpraca, tak, i naprawdę to działa, więc nie strzelanie na oślep, żeby byle gdzie, byle jak. I w momencie, kiedy już mamy znalezioną naszą firmę, no to w momencie, kiedy zostaniemy umówieni już na to nasze spotkanie i już idziemy na tę rozmowę o pracę, już wchodzimy troszeczkę w jaki sposób jakby się sprzedać na tej rozmowie rekrutacyjnej, ale wiedzmy, gdzie idziemy. Sprawdźmy, co to jest za firma właśnie, jakie ma projekty, tak jak Szymon, ty o tym mówiłeś. W jaki sposób umotywujemy, że my chcemy pracować w tej firmie? No bo jeżeli wyślemy 30 tych CV-ek, trudno nam będzie sprawdzić 30 firm tak od A do Z, co robiły, gdzie były, jak się rozwijały. Jeżeli wyślemy 5 CV-ek, czy tam 5 listów, czy 5 w ogóle zgłoszeń, bo to nie muszą być w ogóle. Możemy strzelać nawet do firm, które w chwili obecnej nie mają ofert pracy. Może znajdziemy, że potrzebują jakichś kompetencji. Nie? Możemy też aktywnie do firmy podejść. Słuchajcie, może potrzebujecie takiej osoby jak ja, albo widzę, że fajnie by było, jakbyście zatrudnili taką osobę jak ja. I dlaczego? I to umotywować. Bo w momencie, kiedy my pójdziemy do takiej firmy i jesteśmy dobrze przygotowani, to jest dokładnie to. To jest składanie klocków, że my przychodzimy i pracodawca, tak jak Szymon powiedział, widzi, że ta osoba będzie pasowała do tej firmy. To nie jest tak, że przychodzi i no może spróbujemy, my się powąchamy, to ty przyjdziesz na miesiąc na okres próbny, to ten okres próbny sobie tak będziesz pracować. Nie, to przychodzi osoba, ona jest zmotywowana, ty jesteś zmotywowany i wtedy można działać. I naprawdę ja uważam, że w chwili obecnej nie ma wielkiego problemu z pracą. Pracy jest dużo na rynku, tylko często jest tak, że my do tej pracy się zabieramy, do zmiany pracy zabieramy się po prostu źle. Zamiast dobrze się do tego przygotować, czyli przejść wszystkie te punkty, które mieliśmy po kolei, czego mi brakuje, co chcę zyskać, z konkretami pójść do tego pracodawcy, sprawdzić, co to jest za pracodawca i jeżeli chcemy pracować w jakichś konkretnych firmach, bo zrobiliśmy sobie konkretny research i mamy 2-3 firmy, bo mówiliśmy tutaj, że dobrze mieć alternatywę, to my wiemy, do jakich firm idziemy. I to nie jest tak, że my później, powiem, 4 razy nie ktoś nam powie, tylko rzeczywiście gdzieś tą pracę dostaniemy, jeżeli się po prostu dobrze przygotujemy i mamy całe kompetencje. Mhm. Podsumowując, ja to posłużę się przykładem moim ulubionym, mojej drugiej siostry, starszej. Co do tego, czy pracy jest dużo, zależy od branży. Moja siostra jest doktorem biotechnologii i zajmuje się genetyką, więc ciężki temat i pracy jest mało.
ogólnie mało jest takich wysoko wyspecjalizowanych. Przez długi czas ona pracowała najpierw w Anglii, w takiej dużej jednostce badawczej w Holandii. Tam kończyła też doktorat. I do czego zmierzam? Że ona jakby po jakimś czasie zaczęła stawać przed takim właśnie wyzwaniem zmiany pracy, tak? Bo była w tym obecny w Holandii, tam w uniwersytecie zatrudniona, ale przychodziły jej obowiązki takie jak prowadzenie zajęć na studia i tak dalej. Ona w tym się nie czuje dobrze, więc sobie zdiagnozowała właśnie, że okej, tego nie chcę robić. To chce robić, chce mieć samodzielne stanowisko, chce robić badania, granty i tak dalej, ale też wiedziała, że po samym doktoracie będzie mieć problem, żeby dostać się do tego miejsca, gdzie tak by docelowo sobie wyobraża siebie. Więc zrobiła sobie plan, że okej, musi zrobić tak zwanego postdoka, więc to też jest ważne, żeby to wybrzmiało, że czasem trzeba sobie wziąć takie przejściowe etapy w pracy, żeby zdobyć jakieś nowe kompetencje i iść tą drogą tam, gdzie chcielibyśmy, tylko żeby to zrobić, to trzeba wiedzieć, dokąd idziemy, jak sobie wyobrażamy i co jest takim motywatorem. No, zrobiła sobie też tego postdoka w Holandii i znowu stanęła teraz przed takim wyzwaniem, że chce zmienić pracę, znaczy chce iść dalej, ale chce już nie w Holandii, tylko chciała wrócić do Polski. No i w Polsce okazało się, że tej pracy jest bardzo mało. I znowu wybrała sobie ileś tam tych firm i zaczęła sobie sprawdzać, tak? Bo mogła iść do firmy badawczej, która jakieś tam leki robi, ale to się wiązało z tym, że musiały pracować w grupie, tak naprawdę zero wyzwań takich, które ona chciała te robić i tak dalej. Skończyła w PAN-ie, w Polskiej Akademii Nauk, bo dopasowała się, w sensie znalazła, że tam może mieć to samodzielne stanowisko z tymi kompetencjami, które ona jakby ma, posiada, które już jakby zdobyła, widziała też ten perspektywy rozwoju, na co jej to pozwala i tak dalej, i tak dalej. Tylko to, co było od początku moją intencją dzisiejszej rozmowy, zrobiła to świadomie. I okej, przyszła i okazało się, że są pewne zgrzyty, bo nie powiedzieli jej tam w którymś momencie, że obejmie samodzielne stanowisko, ale będzie musiała sobie stworzyć zespół, a ona jest introwertykiem, więc wolała pracować sama, ale jakby te wyzwania było na tyle miękkie to przejście, że okej, dała sobie z tym radę i ma teraz kilkuosobowy zespół, który wykonuje za nią badania, ona tylko jest jakby tym pilotem, który naprowadza, więc to zawsze jakieś coś nowego się stanie, ale doszła do miejsca, w którym jest zadowolona z tego, co robi, bo te kroki, krok po kroku były świadome. I okej, powrót do Polski był takim czynnikiem, że ktoś pomyślał, że to muszę byle co, żeby tylko mieć pracę. Nie, ona też sobie na to się przygotowała. Wróciła do Polski, miała tą poduszkę, o której rozmawialiśmy i nie poszła do pierwszej, lepszej, tylko żeby się męczyć, tylko szczególnie w takiej branży, że tam ten proces rekrutacyjny naprawdę był długi i to też nie jest łatwe. I też pierwszy tam epizod był na takim naprawdę dużym okresie próbnym, tak? No bo jakby nie zdobyła jakiegoś grantu. W nauce jest tak, że jak zatrudniają cię w jakichś takich instytucjach naukowych, nie dostajesz grantu, no to trochę jakby nie masz, to znaczy, że nie jesteś skuteczna, twoje projekty i te twoje intencje naukowe są słabe i nie mają jak za bardzo cię trzymać, chyba, że jesteś na uniwerku i wykładasz do studentów, a ona tego robić nie chciała. Więc było ryzyko, że w ogóle po pół roku, jak nie zdobędzie grantu, powiedzą, no dzięki, do widzenia. Nie? Więc dało jej to spokój, że miała te pieniądze, mogła sobie zamieszkać bez problemu, nie stresowała się, wystartowała, no i się sprawdziło. Więc życzyłbym tego wszystkim, żeby ta świadomość zmiany pracy była, żeby to w ogóle zmiana pracy była przemyślana, żeby wybierać te miejsca pracy świadomie, żeby się tam dobrze czuć i odnaleźć i też dobrze żyć z byłymi pracodawcami, to też wydaje mi się, że jest... Świat jest bardzo mały, to taka tak, propos. Tak. No naprawdę, to jest bardzo mały. To jest niesamowite i ona dalej jakby współpracuje z tymi promotorami, profesorami z zagranicy, piszą raczej zarazem artykuły, jeżdżą na konferencje i tak dalej. Da się to zrobić, żeby też jeszcze żyć z poprzednimi pracodawcami dobrze. No to tylko konkludując, czyli jak będziemy szukali pracy świadomie i celowo, to zyskają na tym dwie strony. Czyli i pracownicy, i pracodawcy. Tak. Każdy na tym zyska. Więc chyba, że są, tak jak mówiłeś, Oskar, jak w twoim przypadku, że są takie, nie będąc chyba optymistyczne sytuacje, że musimy szybko skądś spadać, bo jest źle. I ja tylko trzy słowa od każdego wyciągnę. Od Rafała, profesjonalizm. Czyli bądźmy profesjonalni w szukaniu tej pracy. Ode mnie akcja i działanie. Nie bądźmy w tym stanie zawieszenia, że jest źle i nie wiemy, co zrobić i ani nie zostajemy w pracy, tylko cały czas jesteśmy w takim stanie albo zmienię, albo nie. No i od Szymona świadomość i roztropność, w jaki sposób można to po prostu zrobić. No i tyle na dzisiaj. Tak, super. Jakby były jakieś pytania, to piszcie. Chyba nie mamy nic do dodania. Czy macie panowie? Dobrze, no to kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnają się. Oskar Rek. Szymon Pieczyński. Rafał Pawlus. Do usłyszenia.